Dzień dobry, witajcie. Witam Was z mojego ogrodu. Mamy piękny dzień, piękny poranek. Ja jestem tutaj na ogrodzie. Chcę trochę pozyskać warzyw, bo też mam kilka zamówień. Chciałbym się z tego rozliczyć, zrealizować. Bardzo Wam dziękuję za to zaufanie. Cały czas podkreślam to zaufanie, bo no w jakimś stopniu mi ufacie, więc wysyłam te warzywka. Robię też filmy. Jest taka mała zaległość, ale postaram się w najbliższym czasie te zaległości z tych zaległości się rozliczyć, ale dzisiaj chciałbym Wam poruszyć inny temat. Wielu z nas posiada profile, konta na portalach społecznościowych i właśnie tu dotyczy właśnie takiej historii, która mi się przydarzyła dosyć niedawno. Na jednym z portali jest to Facebook. Wcześniej, z uwagi na to, że prowadzę kanał na YouTubie, no zapraszają mnie różne osoby, których nie znam z twarzy, z imienia, nazwiska. Nikt się jako nikt nie będzie przedstawiał na oficjalnym koncie, powiedzmy to tak. Więc zapraszają mnie różne osoby po jakiejś tam wstępnej analizie, jeżeli sprawdzam, że są tam wspólni znajomi, no staram się przyjmować. Tym bardziej, że w tym przypadku była to starsza pani. Starsza pani o... elegancko ubrana i tak dalej, więc po takiej wstępnej analizie przyjąłem to zaproszenie. Za chwilę wita się ze mną ta osoba. Grzeczność wymaga, żeby odpowiedzieć, więc odpowiedziałem i dostałem w ciągu kilku sekund dostałem wiadomość. Dłużej mi zajęło przeczytanie tą wiadomość, niż minął czas od jej wysłania, więc to już mi tutaj dało sporo do myślenia. Słyszeliście, na pewno słyszeliście, a jeżeli nie, no to opowiem o metodzie na żołnierza, na weterana, na dyplomatę. To są sposoby na wyłudzenie pieniędzy. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że nawiązuje się znajomość z przypadkową osobą. Opowiada się historyjkę, oczywiście zmyśloną, że wszedłem w posiadanie... jakiegoś skarbu, powiedzmy to. Gdzieś tam jako żołnierz na misji znalazłem, zdobyłem w legalny sposób, ale z uwagi na to, że moja misja trwa, nie mogę tego przyjąć i tak dalej, więc powierzam tutaj Tobie, dzielimy się na pół, ale po drodze tutaj następuje rozmowa. W międzyczasie pojawiają się pierwsze schodki, czyli trzeba wysłać jakiś ten drobny datek, żeby coś tam opłacić i tak dalej. Gdzieś to później utknęło, trzeba znowu kolejne i tak piramidalnie to zwiększa się kwota, o którą prosi taka osoba, czyli oszust. Tutaj troszeczkę było inaczej, bo ja przerwałem ten proceder na samym początku, ale mogę sobie dopisać scenariusz, jak to mogłoby wyglądać. Tutaj ta pani, która w mgnieniu oka, jak na tak sędziwą osobę, bardzo biegle posługuje się komputerem i porusza się w tej przestrzeni internetowej. Ta pani wysłała mi wiadomość, w której, już dokładnie nie pamiętam, bo to już minął jakiś czas, w której pisze, że jest osobą starszą, nie posiada żadnych potomków. Chciałaby w zamian za rozmowę ze mną, chciałaby zostawić mi swój majątek, to jest wyceniła go, oszacowała go na 232 tysiące euro. Zastanawiam się, jak mogłoby to dalej wyglądać, bo no, w sumie fajna propozycja, tak? No, ja prowadzę kanał, mówię do Was, rozmawiam z Wami, więc idealna sytuacja jak dla mnie. Mało tego, jeszcze uwiarygodniła to Panem Bogiem na końcu właśnie tej swojej wypowiedzi. Brzmiało to bardzo wiarygodnie, ale wiele rzeczy mi się tutaj nie zgadzało już na samym początku. Więc no, dla mnie byłaby to idealna sytuacja. Robiąc filmy, po prostu za te filmy dostanę za jakiś czas taką sowitą na zapłatę. Idealne rozwiązanie, prawda? No niestety nie dałem się tutaj jak gdyby wciągnąć w ten proceder, aczkolwiek można byłoby, ale ja nie mam na to czasu, żeby pisać i wchodzić tutaj w takie chore relacje i po prostu bawić się. No nie mam na to czasu. Aczkolwiek też czytałem niedawno artykuł, że pewna pani, ta, która pisała, redaktorka pisała ten artykuł, właśnie weszła w taką interakcję z oszustem podającym się za amerykańskiego żołnierza i właśnie tam doszło do właśnie tych pierwszych prób pozyskania pieniędzy, wyłudzenia właściwie pieniędzy. Ona wysłała sfałszowany jakiś przekaz
na przelew i tak dalej, więc to dopóki te pieniądze tam nie dotarły, to te rozmowy trwały, później z tamtej strony kontakt się urwał, także zrozumiał człowiek, czy ludzie, bo to jest, może być jakaś grupa osób, która stoi właśnie za czymś takim, także tutaj taki apel w tym moim krótkim filmiku, żebyście no, zwracali na to uwagę. Każdy z nas chciałby zaistnieć, pomóc jeden drugiemu. Ja przecież też jakiś czas temu prosiłem o pomoc. Ta pomoc została mi udzielona i też mamy jakiś obowiązek wobec tego, że chciałbym też innym pomóc. Ja tutaj zawsze mówię, pieniędzy nie mam, więc tutaj tej osobie, która się do mnie zwróciła, nie wysłałbym żadnych pieniędzy, ponieważ ja nie mam tych pieniążków, ale też no, czuję się zobowiązany w jakimś stopniu. Zresztą to taka i moja natura, że też lubię pomagać. Jeżeli jestem w stanie, to jak najbardziej chciałbym pomóc. Moją jakimś tam wsparciem, moją pracą i radami i tak dalej, no, w miarę moich możliwości. Mogę nawet jechać do kogoś i pomóc mu tam fizycznie, tu nie będzie z tym problemu, znajdę chwilę czasu, po prostu wygospodaruję sobie i po prostu pojadę, tak? Ale też jeszcze tak trochę zmienię temat, nawiążę do tej pomocy, do tego wszystkiego. Jakiś czas temu młody człowiek, który prowadzi również kanał na YouTubie, wysłał mi zaproszenie do grona znajomych i na Facebooku zobaczył moją aktywność, ponieważ udostępniam dużo takich apeli o pomoc, o zbiórki dla jakichś tam potrzebujących dzieci i tak dalej, chorych osób, generalnie chorych osób. I zadał mi dziwne pytanie, dla mnie to jest po prostu dziwne. Dziwne pytanie mi zadał, czy warto pomagać? Ja po prostu zamurowało mnie. No ale po krótkim czasie bardzo szybko mu odpowiedziałem, mu pytaniem na pytaniem. Zapytałem go, czy gdyby on był w pomocy, gdyby był w potrzebie i potrzebowałby jakiejś zbiórki, jakiejkolwiek innej formy pomocy, czy chciałby, żeby jemu pomogli? Tak. No to mówię, już ci odpowiedziałem na to pytanie, czy warto pomagać. Dzisiaj ja potrzebuję, jutro ty. Dzisiaj ja dostałem, jutro tobie dam. No na tej zasadzie to wszystko działa. No. Nie bójmy się pomagać, bo to nie jest nic złego. Oczywiście no, są pewne komplikacje, trzeba wszystko robić z rozsądkiem, z głową i tak dalej. Więc taki apel do was, żebyście po prostu, gdy się poruszacie już w tej przestrzeni internetowej, internet z jednej strony jest narzędziem, a z drugiej strony jest ogromnym zagrożeniem, więc no, trzeba wszystko robić z rozsądkiem, przemyśleć pewne sprawy, nie dać się nabrać. Są starsze osoby, które myślą logicznie, zastanawiają się i pomagają w ujęciu jakiegoś przestępcy w metodzie na przykład na wnuczka. I to jest właśnie takie ciekawe, więc jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, zapytajmy kogoś, czy słyszał o takiej akcji, o takiej sytuacji, żeby to sprawdzić i tak dalej. No i ja tak to widzę. Dobra, ja się zabieram do pracy, bo przyszedłem tutaj wyrwać marchewkę. Dzisiaj chcę wysłać paczuszkę, więc biorę się do roboty. I z takim apelem właśnie się tutaj zwracam do was, żebyście zwrócili, a może ktoś miał podobną sytuację, to też proszę napiszcie w komentarzu. Ja jak zwykle zostawię tutaj pod tym filmem również numer do siebie, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, niekoniecznie związane z tą historią, z tematem oszustw, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z ogrodem, z nawożeniem, czy w sprawach budowlanych, bo też się tym zajmowałem przecież długi czas, więc nie ma problemu, mogę wam na takie pytania odpowiedzieć. A teraz życzę wam wszystkiego dobrego. Staram się zrelacjonować to, nagrać to w takim skrócie i przez ten mój pośpiech, takie są pomyłki słowne, więc przepraszam was za to. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego, rozsądku, zdrowia, no i optymizmu, żebyśmy patrzyli z optymizmem. Jesień to taka nieciekawa pora roku, a zwłaszcza później, już tak w grudniu, gdy już będzie na styku właśnie z zimą. Grudzień jest takim nostalgicznym, takim depresyjnym miesiącem. Słuchajcie, nie ma co się przejmować. To, że upływa czas i tak dalej. Wszystko ma swoją kolej. Na wszystko przychodzi czas i trzeba patrzeć na to wszystko z taką refleksją i z takim dobrym podejściem, że tak musi być. Tak to zostało wszystko poukładane. Ktoś tak to zorganizował i tak musi to być, więc nie smućmy się tym, co nie mamy, tym, co odeszło, cieszmy się tym, co nam jeszcze zostało. Pozdrawiam was serdecznie, do następnego razu.